Będziemy zaczynać. Dzień dobry jeszcze raz Państwu. Ja nazywam się Michał Syska i reprezentuję Ośrodek Myśli Społecznej imienia Fernanda Lassala. I chciałem Państwa bardzo serdecznie przywitać na naszym spotkaniu dyskusyjnym, bo to nie będzie ani panel, ani wykład, tylko raczej przewidujemy formę po prostu rozmowy naszej wspólnej, wymiany poglądów. Głos wstępny do naszej rozmowy wygłosi dr Janina Peterczyk z Instytutu Polityki Społecznej, która jest także współpracowniczką Ośrodka Myśli Społecznej imienia Ferdynanda Lassala. I na początek, jeśli Państwo pozwolicie, to wytłumaczę, dlaczego akurat taki temat. W tej chwili Ośrodek Myśli Społecznej imienia Ferdynanda Lassala oraz Fundacja imienia Friedricha Eberta prowadzimy wspólnie projekt nazwany Przegrani Globalizacji, a Demokracja Wyzwania dla progresywnej polityki. Inspiracją do podjęcia tego tematu, który rozwijamy na cyklicznych, comiesięcznych seminariach w Warszawie. W czwartek odbyło się dwa dni temu spotkanie z Rafałem Wosiem i z panią profesor Elżbietą Mączyńską na temat możliwości reindustrializacji, czyli ponownego uprzemysłowienia Polski. No, są wydarzenia z ostatnich 10, właściwie kilkunastu lat, zjawisk, które obserwujemy nie tylko w Polsce, ale także w wymiarze europejskim, a tak naprawdę w wymiarze globalnym, co wiąże się z odwracaniem się dużych grup wyborców od instytucji demokratycznych. Wyszliśmy z założenia, że procesy globalizacyjne, które spowodowały właśnie utracenie tego, co Zygmunt Bauman określał połączenie mocy i polityki, czy coś, co znaliśmy z czasów właśnie sprzed globalizacji, wtedy, kiedy rządy państw narodowych miały realne narzędzia do kontroli procesów społecznych i zwłaszcza gospodarczych. Tak w procesie globalizacji taką dominującą rolę zaczęły pełnić rynki finansowe czy ponadnarodowe korporacje. I to spowodowało, że wyborcy przestali wierzyć politykom, wierzyć instytucjom demokratycznym, ponieważ na kogokolwiek by nie zagłosowali, dostawali właściwie taką samą politykę neoliberalną, czy politykę pewnej kapitulacji wobec tych procesów globalnych. Tak jak wspominałem podczas panelu, pierwsze seminarium, które poświęciliśmy tej tematyce, ono właśnie dotyczyło tego, jak ludzie, którzy zostali dotknięci procesami deindustrializacji, czy to właśnie jednego z takich objawów neoliberalnego modelu globalizacji, czy efektów, czyli przenoszenia dobrych, stabilnych miejsc pracy w przemyśle do krajów o niższych standardach socjalnych, spowodowały, że te osoby stały się łakomym kąskiem dla partii prawicowo-populistycznych. W materiałach na dzisiejszy kongres dostaliście Państwo najnowszy numer Myśli Socjaldemokratycznej, w którym ja podejmuję próbę zdefiniowania i populizmu, i prawicowego populizmu. I chciałbym na użytek naszego dzisiejszego spotkania zdefiniować populizm, ponieważ wydaje mi się, że w polskiej debacie publicznej to pojęcie funkcjonuje, jest interpretowane bardzo różnie przez różnych uczestników tejże debaty, ponieważ w rozumieniu takim potocznym populizm to jest po prostu schlebianie gustom wyborców, proponowanie takich nierealnych rozwiązań po to, żeby zmaksymalizować swój wynik wyborczy. Tymczasem w literaturze politologicznej populizm jest definiowany właśnie w kontekście rozważań na temat partii populistycznych i jest po prostu rozpatrywana jako forma strategii, która polega na przedstawianie się jako rzecznik ludu przeciwko elitom. Że retoryka populistyczna to jest, czy strategia populistyczna po prostu polega na tym, że przeciwstawiamy się, definiujemy pewne deficyty demokratyczne, uważamy, że system demokratyczny nie służy wszystkim obywatelom, tylko wybranym elitom czy mniejszościom i atakujemy te elity w imieniu ludu. I oczywiście populizm może być i prawicowy, i lewicowy. Ten prawicowy jest o tyle niebezpieczny, że on tak naprawdę jest wymierzony w podstawy liberalnej demokracji, czyli zagraża prawom jednostki, prawom mniejszości, który jest bardzo ekskluzywny, ponieważ on definiuje naród często etnicznie i kanalizuje niezadowolenie społeczne poprzez wskazywanie właśnie wrogów wśród uchodźców, imigrantów, mniejszości seksualnych, innych tego typu grup.
Więc żeby uniknąć nieporozumień, my będziemy z Janką w ten sposób mówić o populizmie. Nie jako składaniu nierealnych obietnic wyborczych, tylko jako pewnej strategii politycznej, która polega na takiej retoryce antyestablishmentowej. I w kontekście partii socjaldemokratycznych niewątpliwie widzimy pewien problem w reagowaniu na prawicowy populizm, ponieważ partie prawicowo-populistyczne w Europie Zachodniej, które warto przypomnieć, że one gdy powstawały w latach 60., 70. XX wieku, one prezentowały bardzo liberalny program ekonomiczny. One się głównie zwracały do drobnej burżuazji, która była negatywnie nastawiona do państw opiekuńczych. Taką genezę mają na przykład partie w Skandynawii, które no, domagały się demontażu nordyckiego welfare state. I one w ostatnich latach, te partie, co najlepiej było widać na przykładzie Frontu Narodowego we Francji, ale także w Skandynawii, także te procesy widzimy, one zaczęły także zwracać się do tej dawnej klasy robotniczej, właśnie wskazując na to, że procesy globalizacji, otwierania się powodują ucieczkę dobrych miejsc pracy. I co ciekawe, na przykład w niektórych krajach nordyckich te partie populistyczno-prawicowe prezentują się jako partie właśnie broniące prawdziwego welfare state i Marine Le Pen w swojej kampanii wyborczej także grała na sentymencie za dawnym państwem opiekuńczym, właśnie rekrutując wyborców z tej dawnej klasy robotniczej. I to jest wielki problem dla partii socjaldemokratycznych. Drugim problemem jest to, które zaczęły się jawić w oczach większości społeczeństw jako siły establishmentu, to znaczy jako siły współodpowiedzialne za to status quo. Z drugiej strony w Europie Zachodniej, po lewej stronie partii socjaldemokratycznych, zaczęły się tworzyć nowe ruchy lewicowe, populistyczne, które chcą być nie tylko alternatywą dla populistycznej prawicy, dla konserwatywnej prawicy, ale także właśnie dla establishmentowych partii socjaldemokratycznych. I tutaj można wymienić hiszpański ruch Podemos, portugalski blok lewicy, czy też partie na lewo od socjaldemokracji w krajach nordyckich. I to także stanowi pewne wyzwanie dla tych klasycznych partii socjaldemokratycznych. I na koniec tego mojego krótkiego wstępu. W Polsce wydaje mi się, że trwają dyskusje na temat przyczyn poparcia dla prawicowego populizmu. Teraz odnoszę się do kontekstu polskiego, czyli zwycięstwa Prawa i Sprawiedliwości. W debatach, jakie my toczymy jako przedstawiciele lewicowego think tanku z takimi środowiskami liberalnymi, naszymi odpowiednikami po tej liberalnej części politycznego spektrum związanymi z liberalnymi publikatorami czy instytutami, no to my staramy się wskazywać, że to kwestie ekonomiczne, społeczne spowodowały no, takie spore poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości. Nasi adwersarze wskazują, że nie, że to kwestie kulturowe. Że to kwestie stosunku do kwestii kulturowych stanowią to źródło sukcesu prawicowego populizmu. A w związku z tym, że dr Janina Petelczyk brała udział w projekcie badawczym, który miał zbadać przyczyny popularności prawicowego populizmu, no to pytanie chciałem ci, Janko, zadać, skąd to się bierze? Dziękuję bardzo. Część z Państwa już pewnie słyszała o tych badaniach, bo widzę twarze, które widuję także właśnie na seminariach Michała, gdzie już miałam okazję prezentować. Badania, które prowadziliśmy, nie dotyczyły dokładnie tego, dlaczego populizm wzrósł i dlaczego PiS wygrał, tylko to nam wyszło w tych badaniach. Badania dotyczyły tego, czy kryzys ekonomiczny miał jakikolwiek wpływ na różnych płaszczyznach w Polsce i 9 innych państwach Unii Europejskiej. I powiem bardzo krótko o tym, a potem postaram się odnieść to do takiego szerszego, globalnego kontekstu. Więc, tak jak już wspomniałam, badania prowadziliśmy w 9 krajach i bardzo różnymi metodologiami i bardzo nas ucieszyło, a jednocześnie zasmuciło, ponieważ ucieszyło nas to, że wyniki wyszły niezależnie od prowadzonych, od metodologii takie samo, a zasmuciło to, że wyniki są dosyć niedobre dla Polaków i obywateli, a mianowicie to, że kryzys ekonomiczny, który w Polsce był, ale rządy poprzednie mówiły, że jesteśmy zieloną wyspą, bo wzrastało PKB, tak naprawdę został poniesiony na barkach obywateli i pracowników.
I to widać wyraźnie zarówno, kiedy się analizuje prawo pracy i dyskutujemy o reformach, które były wprowadzane w ustawie o łagodzeniu skutków kryzysu gospodarczego, czy o późniejszej ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną rynku pracy, czy o ustawie o zmieniającej system bezrobocia, która wprowadziła segmentację bezrobotnych i w zależności od tego, do której grupy kto według algorytmu wpadnie, to będzie miał większą albo mniejszą pomoc. Prowadziliśmy, to są takie bardzo prawne rozwiązania, ale rozmawialiśmy też z reprezentantami partnerów społecznych, czyli i związków zawodowych, i organizacji pracodawców, i rządu ówczesnego, czy pracowników ministerstw. I zaskakujące było dla nas to, chociaż nie do końca zaskakujące to, że byli tak zgodni, to znaczy wszyscy mówili, że rzeczywiście te rozwiązania, które były wprowadzane w czasie kryzysu gospodarczego w Polsce, były szyte pod pracodawców, a nie pod pracowników, co bardzo wyraźnie nam wyszło. Robiliśmy też w tym projekcie badanie prasy. Polegało to na tym, że wylosowaliśmy na podstawie słów kluczy kilka tysięcy artykułów, a potem na podstawie kolejnego losowania dobraliśmy 1004 głównych dzienników. I też wniosków jest bardzo wiele, ale jeden z głównych jest taki, że kiedy był w Polsce kryzys gospodarczy, to od pracodawców wymagano jednego, żeby po prostu przestrzegał prawa pracy. To było wymagane od pracodawcy, a od pracownika tego, żeby był elastyczny, żeby się dostosowywał. I tak naprawdę to była ta strona zdecydowanie słabsza. To są takie bardzo obiektywne dane, natomiast prowadziliśmy też sondaż. Ten sondaż był przeprowadzony na 20 tysiącach obywateli Unii Europejskiej, w tym 2 tysiące w Polsce osób. I to oczywiście mówi o subiektywnych odczuciach, ale będzie też odpowiedział na pytanie Michała. Mianowicie bardzo nas to zaskoczyło, że kiedy pytaliśmy Polaków, czy czują, że ich pozycja się pogorszyła zawodowa, to Polacy częściej nawet niż obywatele państw południa, czyli Hiszpanii, a nawet Grecji, odpowiadali, że tak, że czują, że mają więcej nadgodzin niepłatnych, gorsze warunki pracy i brak stabilności. To było bardzo często podkreślane. Kiedy się pytaliśmy o to, jak odczuwają subiektywną ocenę zmian gospodarczych, gospodarstw domowych, także mieliśmy odpowiedzi gorsze w Polsce niż w krajach południa, w tym w Grecji. I jeszcze jedno z pytań subiektywnego odczucia, które wydało nam się szczególnie zaskakujące, to to, że kiedy zapytaliśmy, czy pani czuje się, że jego gospodarstwo domowe i sytuacja ekonomiczna jest gorsza lub lepsza od pani rodziców, kiedy byli pana pani wieku, długie, rozbudowane pytanie, to Polacy odpowiedzieli znacznie częściej znów niż reprezentanci innych państw, które badaliśmy, bo nie całą Unię Europejską, tylko 9 krajów, jak mówiłam, ale w tym Hiszpania i Grecja, więc to jest, pokazuje jakiś obraz, że czujemy, że mamy gorszą sytuację ekonomiczną niż nasi rodzice, kiedy byli w naszym wieku. Co jest tym bardziej zaskakujące, że większość z nas miała rodziców w naszym wieku, mniej więcej w latach 80., które, jak wiemy, dla Polski nie były łatwe. I mówię o tym sondażu także dlatego, żeby wreszcie odpowiedzieć na pytanie, że pytaliśmy też o kwestie polityczne, a mianowicie o to, na kogo państwo głosowaliście poprzednio i jakie są plany na kolejne wybory. Ten sondaż był wykonany dokładnie w lipcu 2015 roku, już trwa kampania wyborcza. Teraz zrobiliśmy nowe, ale jeszcze nie ma ich wyników, więc nie mogę powiedzieć, jakie są teraz. Natomiast to, co widać bardzo wyraźnie, to to, że znaczna część osób, które deklarowały gorszą sytuację ekonomiczną, pogorszenie, niestabilność, niezależnie od tego, na kogo głosowali w poprzednich wyborach, bardzo duży odsetek tych osób deklarował, że tym razem zagłosuje na PiS, bo PiS też zagospodarował ten socjalny elektorat i mówił o kwestiach socjalnych i też się, jak widzimy, w jakiejś mierze realizuje. Nie pewnie w wizji lewicowej, ale jednak to się dzieje. I to jest ta kwestia pierwsza, taka bardzo polski poziom. Ponieważ ja robię tylko wprowadzenie do dyskusji, to jeszcze chciałam tylko o dwóch rzeczach powiedzieć, a mianowicie o kwestiach nierówności i o kwestii ekologii. Więc korzystając z okazji, że mogę tu wystąpić i powiedzieć kilka słów, chciałam powiedzieć, że właśnie w tym tygodniu wyszła taka książka Ladislava Dowbora, Co to za gra? Nowe podejścia do ekonomii. I trochę będę się odnosić do tego, co tu jest, a przede wszystkim polecam Państwu, ponieważ jest to bardzo dobra książka dla osób, które chcą w lewicowy sposób spojrzeć na to, co się dzieje. I oczywiście wydaje mi się, że tym, o czym powinniśmy dzisiaj też mówić, to są ogromne nierówności, które nie dotyczą tylko Polski, ale dotyczą też poziomu ponadnarodowego, a także globalnego. I te wszystkie dane, o których wiemy i które ciągle czytamy,
które pokazują, że jakiś minimalny procent ludności na świecie dysponuje dochodem narodowym ponad połową dochodu światowego w ogóle, majątku. Więc to jest coś, co... 8 osób. Ach, to nawet to ja na innych nie przenoszę. No właśnie, mam nadzieję, że pani Marta Kończarska jest z globalnej odpowiedzialności też zabierze głos tu, bo robicie dużo bardzo ważnych rzeczy w tym zakresie. No i widać to też, o czym pisze profesor Dowło, że nawet taka poprawa dystrybucji dochodu, do której dochodziło w ostatnich latach i o której świat mówi, wynikała głównie z tego, że poprawiała się ta dystrybucja dochodu w Chinach i w Indiach, które są ogromnymi państwami, a poza tym tam biedni zyskiwali, ale kosztem klasy średniej, a nie najwyższej, i to znowu jest cały czas pozostawanie na tym samym etapie. Myślę, że tym, o czym powinniśmy mówić, jest też PKB, także dlatego, że polski rząd mówił, że jesteśmy zieloną wyspą, bo mamy PKB rośnie, ale też kiedy patrzymy na PKB w kontekście globalnym, to jest wskaźnik, który tak naprawdę niewiele mówi. O ile pamiętam, Amartya Sen chyba mu porównywał to do prędkości samochodu, nie biorąc pod uwagę tego, ile mamy paliwa. I to, że na przykład kiedy analizujemy jakieś państwo, które eksploatuje ropę, to PKB wzrasta, ale tak naprawdę to jest dekapitalizacja, bo przecież jednocześnie zasoby maleją i takie efekty w ogóle nie są brane pod uwagę. Oczywiście są wskaźniki takie jak Human Development Index, ale cały czas PKB jest dominującym i myślę, że to jest coś bardzo ważnego dla nas. I generalnie fakt, że mechanizmy rynkowe nie nadążają z punktu widzenia rynku, opłaca się, kiedy mamy coraz więcej samochodów, eksploatujemy ropę naftową, czy wypalamy trzcinę na polach, a jednocześnie nie myślimy z jednej strony o przyrodzie, nie myślimy o przyszłych pokoleniach i też nie myślimy o tym, kto za to płaci, a w dużej mierze płaci za to też globalne południe. I to są te aspekty, które moim zdaniem warto, żebyśmy dziś poruszyli. I o tym też pisze profesor Dowbor, więc jeszcze raz polecam tę książkę. I chyba tyle mojego wstępu. Mam nadzieję, że dyskusja będzie się toczyć już żywo. Dziękuję. To dodam jeszcze jedno słowo do tego, co powiedziałem przed wystąpieniem Janki, co także wiąże się z wystąpieniem Janki, a mianowicie o kontekst polskiej dyskusji o źródłach sukcesów prawicowego populizmu, bo wydaje mi się, że to jest zwłaszcza istotne dla lewicy, żeby lewica umiała diagnozować ten problem. Otóż liberalni komentatorzy często mówią, że tutaj gra toczy się o tak zwany wykluczony. Otóż wydaje mi się, że to jest duże nieporozumienie, że współczesny kryzys kapitalizmu uderza przede wszystkim w aspiracje klasy średniej i niższej klasy średniej. I wydaje mi się, że warto pamiętać, że apel wyborczy lewicy, ten ekonomiczny, to nie dotyczy osób wykluczonych, czy tylko tych najbiedniejszych. Oczywiście to celem lewicy jest to, żeby nie było biedy i wykluczenia, ale warto pamiętać, że w Polsce frustracje, niezadowolenie z własnej sytuacji ekonomicznej najintensywniej odczuwa taka osoby aspirujące do klasy średniej, bądź sytuujące się w tej niższych częściach, bo to są najczęściej osoby, które są najmocniej dotknięte niepewnością rynku pracy, najmocniej dotknięte brakiem dostępu do dobrych usług publicznych, co powoduje frustrację związaną z brakiem możliwości połączenia życia zawodowego z życiem prywatnym. To jest deficyt przedszkoli, żłobków, czy także deficyt instytucjonalnej opieki nad osobami starszymi. To jest wreszcie kwestia mieszkaniowa, czyli osoby obciążone kredytami, które także, co także powoduje pewien brak stabilizacji. Więc wydaje mi się, że warto mieć to na uwadze w dyskusjach o tym, kto może być wyborcą lewicy, ale który jest przechwytywany przez prawicowy populizm, który kanalizuje ten społeczny gniew takim językiem wojen tożsamościowych. I tym samym chciałem Państwa zachęcić do dyskusji. Jeśli ktoś z Państwa chciałby zabrać głos, podzielić się opinią, to bardzo proszę. Ja będę podchodził. Pan Zieleniewski, ja tak słuchałem tego, co Pani mówiła, że ludzie są sfrustrowani niższymi zarobkami, ale w porównaniu do Grecji czy Hiszpanii ten kryzys u nas był faktycznie zerowy. W Grecji pensje w gospodarce rządowej, szczęśliwie rządowej, spadły tam o 40%. U nas nominalnie się
Czy no dobrze, u nas są nominalnie na tym samym poziomie, może trochę inflacja jest zdrowa, ale czyli z tego by wynikało, że nie obiektywnie jest u nas gorzej, tylko subiektywnie w ocenie tych ludzi. Tak, to taka jest moja teza. I że to jest znaczenie kulturowe, jest przyczyna tego odejścia do populizmu prawicowego. To znaczy przekonanie o tym, że u nas tracimy, chociaż faktycznie nie tracimy, że to jest cecha narodowa, narzekania na o rzeczywistość. Taka jest moja teza. No i że jak można, tak? Ja mam w zasadzie wypowiedź troszeczkę w duchu mojego przedmówcy. Znaczy, jeśli chodzi o kwestię tego, na ile jesteśmy w stanie wyjaśniać źródło zwycięstwa partii prawicowo-populistycznych przemianami, powiedzmy, w tej ekonomicznej bazie, czy przemianami społeczno-ekonomicznymi. Ja się zastanawiam, czy to wyjaśnienie jest wystarczające, bo okej, mówiłaś o tych pewnych zjawiskach w zakresie prawa, znaczy w zakresie prawa pracy, stosunków pracy, natomiast z drugiej strony mamy też szereg danych, można oczywiście zastanawiać o tej metodologicznej, ale szereg danych na przykład dotyczących trendów w zakresie ubóstwa. Na razie mówię o Polsce, znaczy raczej okres poprzedzający tak miażdżące zwycięstwo polityczne prawicowego populistów było poprzedzone jednak trendem raczej poprawy, jeśli chodzi o poziom ubóstwa, jeśli chodzi, są też dane mówiące o zmniejszaniu nierówności, inne obszary polityki społecznej, nie mówię może o rynku pracy i rynku mieszkaniowym, bo tutaj wydaje mi się, że raczej było gorzej. Natomiast jeśli weźmiemy pod uwagę inne obszary, też te, o których mówił Michał Syska, związane na przykład z dostępem do pewnych usług, to tu ten obraz też jest niejednoznaczny. Jeśli chodzi o dostęp, o kolejki do służby zdrowia, to rzeczywiście było źle, ale na przykład jeśli chodzi o opiekę nad dziećmi, to raczej był czas rozwoju. Więc tutaj można dużo jeszcze mówić o tych przykładach, ale no, do czego zmierzam, że mieliśmy pewien okres, który jakby no, trochę wymyka się takiej diagnozie, że było jakby pogarszanie lub zastój na polu społeczno-ekonomicznym i to wywołało, stanowiło podłoże dla rozwoju populizmu. Więc chciałem zapytać, jak no, w świetle tych zastrzeżeń można odpowiedzieć na pytanie, że dlaczego akurat teraz, a nie w innym momencie ten populizm zdobył takie popularność. Dziękuję bardzo. Chciałem Państwu bardzo podziękować za ten wstęp, bo Państwo ujęli w tym krótkim przecież wstępie w zasadzie najważniejsze problemy, jakie stoją w tej chwili przed lewicą. I teraz moja teza jest taka, że populizm jest zły. Generalnie. I nawet traktowanie populizmu jako instrumentu do tego, żeby wygrywać wybory, nie powinno być w żaden sposób pochwalane. Dlaczego? I tu przechodzę na nasze podwórko. Pani dotknęła tego problemu kończących się zasobów i tego, co dalej, prawda? I tego, że my spalając na przykład ropę naftową czy węgiel, wpisujemy to sobie w PKB, a de facto niszczymy nie tylko środowisko, ale niszczymy los, przyszły los naszych dzieci czy wnuków. Lewica nie może tego w żaden sposób tolerować. Natomiast populiści dzisiaj opowiadają o tym, że tak, trzeba wydobywać węgiel, spalać go, bo to jest najtańsze paliwo dla Polski i tak dalej, i tak dalej. Ja mam pytanie do Państwa, jakim językiem powinna lewica mówić do swoich wyborców, żeby ten trudny temat grożącej nam katastrofy klimatycznej był zrozumiały? Bo z jednej strony właśnie mamy problem z populizmem, z drugiej strony wydaje mi się, że mamy straszny deficyt informacji i takiej rzetelnej, naukowej wiedzy, która powinna być przekazywana moim zdaniem już od najmłodszych lat, a ona nawet nie trafia do ludzi, wydawałoby się solidnie wykształconych. Dziękuję. Mirosław Karwat, Uniwersytet Warszawski. Jako stary marksista oczywiście też kładłem najpierw nacisk na socjoekonomiczne uwarunkowanie populizmu, ale ta sama szkoła, w której wyrosłem, nakazuje, by widzieć zjawiska jednak integralnie.
a więc aby widzieć korelację między stosunkami podziału, stosunkami pracy, a mentalnością ludzką, sferą kulturową. I słabością analiz politologicznych, zresztą socjologicznych też, jest to, że bardzo często populizm traktujemy tylko w kategoriach demagogii, choćby nawet tej spontanicznej, a nie czysto cynicznej, prawda, pragmatycznie uprawianej, nie dostrzegając, że populizm jest bardzo też spontaniczną, żywiołową tendencją kulturowo-mentalną. To jest pewien typ mentalności, który wyrasta wprawdzie z tradycji mentalności plebejskiej, z czasów, gdy podziały i dystanse klasowe, pogarda dla człowieka prostego były czymś odczuwalnym. I tak rozumiany populizm bardzo wcześnie w literaturze pięknej, już w tej XVIII-wiecznej się objawiał. Te wszystkie romansidła dla kucharek, baśnie nawet, prawda, Kopciuszek, a potem Izaura, to były właśnie populistyczne schematy, kiedy widzi się niesprawiedliwość tego świata, widzi się powiedzmy grzeszną postawę elit uprzywilejowanych, ale nie widzi się dróg emancypacji grupowej, nie widzi się podmiotowości klas takich czy innych wyzyskiwanych. Nadzieje się upatruje w tym, że pan to zalecaj się, kto trzeba, prawda? No i to jest porównywalne z nadzieją, że kiedy wygram Stotka, to będzie mi lepiej. To jest tęsknota, drobnomieszczańska tęsknota do awansu. Ale to nie jest troska solidarna, prawda, o współtowarzyszy w biedzie, lecz tylko takie poczucie krzywdy, dlaczego właśnie mnie to się przydarzyło, że ja nie jestem bogaty. Ani piękny, ani młody, prawda, ani zdrowy. Trochę ironizuję w tym miejscu i oczywiście trochę przesadzam, ale coś w tym jest. Nasza porażka jako lewicy, tutaj łącznie biorę pod uwagę nurt anarchistyczny, socjalistyczny, komunistyczny, jakie tam jeszcze, to polega na tym, że nie ziściło się jedno z przekonań też o rodowodzie marksistowskim, skoro byt określa świadomość, to poprawa warunków bytu, poprawa jakości życia, zapewnienie przynajmniej elementarnej godności każdemu człowiekowi, bo w pewnym momencie to nastąpiło, no, łudziliśmy się, że to spowoduje, powiedzmy, jakiś skok świadomości. Ludzie, którzy już mniej ciężko pracują niż dotychczas, których się nie ograbia z sił, prawda, najbardziej żywotnych, którzy zyskują luksus czasu wolnego, ci ludzie zaczną się rozwijać, ba, rozkwitać kulturowo, intelektualnie, zaczną czytać, pisać powieści. Każdy dostanie malarzem, rzeźbiarzem, prawda? Znamy te takie utopijne marzenia, obecne zresztą między innymi w pismach Marksa, ale nie tylko. Co się okazało? Zarówno doświadczenia realnego socjalizmu jako państwa opiekuńczego, chociaż niedemokratycznego, jak i doświadczenia państw socjalnych, dobrobytu, prawda, tych nordyckich, nie tylko, wskazały, że aspiracje intelektualne, jakkolwiek je rozumieć, czy artystyczne, nie następują automatycznie wraz z poprawą warunków bytu. Co tutaj między innymi było takim uwarunkowaniem? Kultura masowa, zaprogramowana przez system kapitalistyczny jako przedłużenie tej spirali konsumpcji. Kultura masowa jako kultura konsumpcyjna z jednej strony zredukowała większość uczestników kultury właśnie do konsumentów, do takiej biernej publiczności. Z drugiej strony spowodowała uniformizację gustów, zainteresowań, prawda, pewnych schematów wypowiedzi. Spowodowała, odwrotnie niż się spodziewaliśmy, postępującą dezintelektualizację życia. To, że dzisiaj mamy tak postępujący proces wtórnego analfabetyzmu, to, że im więcej magistrów i doktorów, tym mniej czytelników, prawda, to ma swoją wymowę. Już 50 lat temu Richard Hogarth w książce przetłumaczonej na polski Kultura robotnicza w Anglii to zjawisko zauważył, że robotnicy w państwie socjalnym, dobrobytu, opieki i tak dalej wcale nie kultywują ani nie wykształcają mentalności proletariackiej, jakby to nazwano rodnym językiem, a przeciwnie, ich horyzont emocjonalny, intelektualny, no to jest horyzont drobnego mieszczucha. A więc dobrze żyć, dobrze zjeść, żeby nie powiedzieć zeżreć, dobrze się zabawić i to jest cały horyzont myślowy. O tym samym pisał
we Szwajach Krzysztof Teodor Teplitz, kiedy analizował fenomen popularności matysiaków. A jak dzisiaj oglądamy szariale, prawda, brazylijskie, wenezuelskie, polskie także, i w karykaturalnej postaci, ale bardzo przenikliwy serial, mówię tu o kiepskich, mentalność Fertka, Paździocha, prawda, i innych bohaterów, jest to oczywiście satyryczne przejaskrawienie, ale wbrew pozorom ono jest reprezentatywne społeczne. No i teraz przejdę do największej złośliwości. My się łudzimy, mówię tutaj o nas, tak zwanych elitach intelektualnych, że podział jest no, prawie nieszczęsny, ale dosyć jednoznaczny. Są ludzie, o których nawet my staramy się troszczyć, ale którzy no, przyjmują to po prostu jak dary zrzucone z nieba, prawda, czy jak rodzaj transakcji. Tak, dajcie nam więcej kiełbasy, dajcie nam powiedzmy jakieś zabezpieczenia socjalne i tak dalej, i tak dalej. A po przeciwnej stronie mają być ludzie o wysublimowanej umysłowości, o aspiracjach, poczuciu odpowiedzialności społecznej. Otóż to jest nieprawda. Fenomen kultury masowej i fenomen wyrównywania, mimo wszystko wyrównywania szans społecznych, awansu, tego nie mylmy oczywiście z postępującą nierównością w podziale dóbr, spowodował, że jak popatrzeć na nasze elity kulturalne, artystyczne, naukowe, polityczne, to naprawdę często niewielką można dostrzec różnicę między finezją myślenia biznesmena, posła, ministra, wybitnego pisarza, to znaczy autora bestsellerów rynkowych, a ich odbiorcami. Jak słuchamy, prawda, niektórych przemówień sejmowych, to w gruncie rzeczy to naprawdę mógł być Ferdynand Kiepski. Może zwiększam troszeczkę tylko ogładę. Ten brak między innymi prawda, aspiracji kulturowych, ten zanik czytelnictwa, on się właśnie objawia w ten sposób. No i tutaj mamy taki paradoks. Populizm jest antyelitarny, tylko paradoks polega na tym, że spora część tych elit politycznych to są też populiści w sensie mentalnym. I kiedy oni tak schlewiają, prawda, tym gustom nie najwyższym, to niekoniecznie to jest tylko cynizm, przemyślana taktyka, oni naprawdę tacy są. To jest krew z krwi, kość z kości tego ludu bożego. Prawda? Nie udają. Żeby nie przedłużać, dodam tylko jedno. Dwa czynniki jeszcze tutaj w Polsce konkretnie wpływają na to, że niedużo mamy szansę na walkę z populizmem w tej najgorszej może postaci. No Kościół po pierwsze, powiedzmy sobie prawdę. Nie ma w Polsce tradycji lewicowego czy liberalnego kościoła, a skoro kościół sprawuje rządy dusz, nawet jeśli ta pobożność jest często rytualna, tylko prawda konformistyczna, no to nie ma tutaj przeciwwagi. Bo gdyby inne były tradycje religijności polskiej, no takie protestanckie chociażby, to zasięg populizmu i zwłaszcza prawicowego z całą pewnością byłby mniejszy. No a druga rzecz, na to zwraca uwagę Bauman, w swoich prawda, analizach defragmentaryzacji rzeczywistości, no to cóż, my to widzimy jako wykładowcy akademicy, patrząc na studentów, którzy się zrośli nieomal prawda, z telefonem komórkowym, z tabletem. Do nich się mówi, oni słuchają, nawet odpowiadają, ale cały czas klik, 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 klik. Ale o czym świadczy to? O tym, że system informacji, już coraz mniej przez media, coraz bardziej przez internet, powoduje właśnie fragmentaryzację myślenia. I ci młodzi ludzie, tacy nowocześni, bo wszystkie te możliwe techniki opanowali, oni mentalnie są na poziomie mieszczan z wiersza Tuwima. Wszystko widzą oddzielnie. To są po prostu odpryski różnych wrażeń, zdarzeń. Ci ludzie nie mają żadnych poglądów, a bardzo często nie mają żadnych zainteresowań. Raz to wrażenie, raz ta atrakcja, raz inna emocja. W związku z tym jakiekolwiek próby dotarcia programowego do takich kategorii społecznych to są co najmniej utrudnione, jeżeli nie beznadziejne. Łatwiej grać prawda, demagogią, takim showmaństwem na uczuciach i nastawieniach tych ludzi, niż rozmawiać z nimi poważnie o ich interesach, prawda, o systemie wartości i o czymś tam. Podkreślam, ja tutaj mocno przejaskrawiam, prawda, ale jednak chyba jakieś takie determinanty występują. Muszę
jestem, nie wiem, ja chyba bez mikrofonu będę mówić. To nie, 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 tak? No, chyba bym do mikrofonu. To jest transmisja. Ach, znaczy jestem w dużym kłopocie, dlatego że mnie populizm nie jawi się jako coś takiego bardzo strasznego, a zwłaszcza patrząc na sytuację w Polsce, dlatego że bardzo populistyczne wydawało się hasło 500 zł na dziecko. No i to było populistyczne hasło. No a jednak ono sprawiło, realizacja tego hasła sprawiła, że przecież prawie 31 trzecia mniej więcej rodzin z trojgiem i więcej dzieci żyła w Polsce poniżej granicy biologicznego przetrwania. No a teraz ci ludzie, kiedy dostali, no bo oni akurat dostali troje i więcej dzieci, to tam 1500 i więcej złotych miesięcznie, no i oni zaczęli żyć no na jakimś poziomie, może jeszcze nie niskim, ale mimo wszystko żyją. Nie korzystają już wyłącznie i to widać wyraźnie. Zmniejszyło się zapotrzebowanie na opiekę społeczną, na jakieś dane z tej opieki społecznej właśnie wśród tych najbiedniejszych ludzi. I myślę, że teraz Lewica jest w bardzo trudnej sytuacji, dlatego że no my ciągle mówimy właśnie, i tutaj pani to zresztą i chyba Michał to ciekawie powiedział, że my właśnie do kogo my się mamy zwracać? No nie tylko przecież do tych najbiedniejszych, zresztą oni zostali już w jakiś sposób zagospodarowani, a poza tym oni się czują skrzywdzeni rządami Lewicy. Bo przecież w latach 2001-2005 liczba osób żyjących zarówno poniżej minimum biologicznego, jak i poniżej minimum socjalnego wzrosła. Także ja uważam, że akurat to nie afera Rywina sprawiła, że, której nie było, no ale to już zupełnie inna sprawa, że my straciliśmy władzę i nie bardzo ją możemy odzyskać, ale właśnie pauperyzacja społeczeństwa, która nastąpiła w czasie rządów Lewicy. Bo ja ciągle słyszałam na tych naszych różnych spotkaniach, że przecież no, Lewica jest w Polsce potrzebna. No widocznie nie taka, no bo skoro na nas nie głosują, to znaczy, że taka nie jest potrzebna, jest może potrzebna jakaś inna. Ale myśmy sobie tak naprawdę nigdy nie chcieli odpowiedzieć na pytanie, jaka Lewica jest w Polsce potrzebna, tylko ciągle trwaliśmy, i to dzisiaj Aleksander Kwaśniewski właśnie ciekawie mówił, że trzeba porzucić już ten wiek 19, 20, jesteśmy w 21. No ale musimy zaproponować coś nowego. A nie bardzo mamy pomysł, co to ma być. No, jeżeli całkiem odrzucimy populizm, no to nie czarujmy się, to nie wygramy żadnych wyborów. To znaczy, że będziemy zawsze skazani na PiS i na inne partie. Ja uważam, że musimy się dobrze zastanowić. Globalizacja. Dlaczego globalizacja jest taka zła? Znaczy, w moim odczuciu to nie wynika z samej istoty globalizacji, tylko dlatego, że globalizacja dotyczy nędzy, głodu, braku wody, niszczenia środowiska. To jest najbardziej zglobalizowane. A dobre rzeczy jakoś się nie chcą globalizować. Ja bym bardzo chciała, żeby do Polski doszła globalizacja średniej płacy europejskiej. Żebyśmy zarabiali tyle, żebyśmy mieli takie emerytury jak w Unii Europejskiej, prawda? No ale tego nie mamy. I w związku z tym, co my mamy zaproponować? I teraz na przykład SLD mówi, że tam od 200 tysięcy to już 40% podatku. A mnie się wydaje, że to wcale nie jest dobre hasło. Dlatego, że my w ten sposób wykluczymy no w pewien sposób część naszych wyborców, którzy zarabiają powyżej 200 tysięcy. I czy te 200 tysięcy, właśnie ja bym chciała od Państwa usłyszeć, bo zawsze mam z tym kłopot. Ta klasa, jakie to są granice dochodów, żeby być klasą tą niższą średnią, a wyższą średnią, a kto jest właściwie w Polsce bogaty? Dlatego, że na świecie, no to czytam, że bogaty jest ten, kto ma 5 milionów dolarów w gotówce. Nie liczą się dzieła sztuki, nie liczą się nieruchomości, nie liczy się złoto w sztabkach, trzeba mieć 5 milionów, nie liczą się akcje, 5 milionów w gotówce, no to się jest dolarów, to się jest bogatym. A kto jest w Polsce bogaty? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Tylko Górczykowy. Ja do trochę innych wątków muszę nawiązać, ponieważ zwłaszcza
po prawej stronie mój przedmówca jeden wątek wyjął. I ja jestem autorem tego pytania, czy Lewica może zrezygnować z kategorii kapitalizm, zysk. Mam dla Pani jeszcze inną bardzo dobrą książkę, oprócz Dowbora, ale o tym na końcu powiem. Otóż moim zdaniem nie powinniśmy mówić, używać słowa globalizacja, tylko mówić o kapitalizmie w kolejnej fazie swojego rozwoju, w fazie, w której jest big data, big pharma i tak dalej, czyli istnieje kilka oligopoli w najważniejszych dziedzinach. No i wobec tego zasadnicza zmiana, jaka nastąpiła w tej fazie, niezależnie od stagnacji wynikającej z tego, że jest ogromny aparat wytwórczy, którego nie można uruchomić, ponieważ nie ma dostatecznego efektywnego popytu. I teraz dlaczego tego popytu nie ma? Moim zdaniem główna przyczyna tego obecnego kryzysu to jest to, że zabrakło tej siły równoważącej wobec kapitału. Ja mam taką swoją nazwę dla tej fazy, o tym może coś napiszę więcej, że żyjemy w fazie łagodnej agonii triumfującego kapitalizmu. W tym sensie, że on już nie ma żadnych granic ani przyrodniczych, ani społecznych dla akumulacji kapitału. No i teraz to jest takie ogólne tło, w którym rozwija się nasza świadomość. Tutaj nawiążę do takiej tezy kiedyś zgłoszonej przez już nieżyjącego filozofa społecznego Romana Karpińskiego, że głównym błędem Marksa w diagnozowaniu czy prognozowaniu różnych procesów społecznych, w tym upadku kapitalizmu, było to, że on nie posługiwał się pojęciem świadomości potocznej. I teraz przejdę w tym kontekście do populizmu. Myślenie potoczne związane jest z racjonalnością rozsądkową, czyli człowiek żyjący z pracy umysłu, rąk, głównie swój horyzont życiowy ogranicza do znajomości, no na przykład rynku pracy, prawda, ceny, płace, jakie można uzyskać w warunku zatrudnienia, no zwłaszcza teraz za granicą, gdzie można łatwo zarobić. I teraz w kontekście polskim to poteczne myślenie tych klas pracowniczych, których dzieje nas, czy interesy, prawda, najbardziej interesują, no niestety jest zdominowane przez naród rozumiany jako wielką rodzinę, prawda? W zasadzie też katolicy w Polsce ma charakter narodowy, to jest pewna, prawda, obsługa tej świadomości. No i teraz z tego punktu widzenia, no my nie możemy się rzeczywiście przebić z tą diagnozą, której ukazuje się w kategoriach, powiedzmy, socjoekonomicznych główne przyczyny obecnego stanu i materialnego, dochodowego, prawda, majątkowego, no i też świadomościowego. No, czyli ogólnie mówiąc, dopóki nie będziemy używali słowa kapitalizm, konflikt przemysłowy i tak dalej, to nie mamy szansy zbudować tej narracji, bo nie docieramy do źródeł, zawsze nas inni wyprzedzą. No i teraz tym innym o tyle łatwiej, że oni zastawiają nas potoczną świadomość dwie pułapki, które my nie możemy zastawić. No jedna pułapka to jest to społeczeństwo obywatelskie, które zrównuje, powiedzmy, menadżera, prawda, i panią sprzątaczkę, która luksusowy apartament czy gabinet sprząta. A z kolei ta druga pułapka to jest tej właśnie tej narodu jako wielkiej rodziny, zwłaszcza w Polsce, tak dalej, ze względu na patriotyzm, podbijana jest ta świadomość i powielana w kazaniach, prawda, i tak dalej, i tak dalej. No i z tego punktu widzenia chyba Lewica nigdy nie miała, prawda, jest taka świetna książka Marca, Rewolucja, Rebelia. I no w każdym razie on pokazuje, jak po tym upodmiotowieniu w czasie rewolucji w 1905 roku kończyła Endecja z tymi hasłami, prawda, antysemickimi i tak dalej. I w zasadzie ona tę świadomość potoczną opanowała. No czyli no w zasadzie mój wniosek jest jakiś bardzo pesymistyczny. To jest orka, prawda, od podstaw, czyli od ukazywania faktycznych dziejów klasy, prawda, klas pracowniczych, przyczyn ich porażek, ich słabości i tak dalej, i tak dalej. No nie wygramy niestety z tą narracją, prawda, kościelną, narodową i tym społeczeństwem obywatelskim. Jest nam ciężko, trudno, ale droga do tego prowadzi poprzez trafne diagnozy. I teraz oprócz książki Dowbora, o której Pani mówiła, to każdemu polecam. Chciałbym, żeby ona została przetłumaczona może do Was
Nie jestem na pewno. Chodzi o Wolfganga Sztreka. Nie, ja bardzo wysoko cenię, oczywiście znam. Jeszcze tej książki nie czytałem. Wolfganga Sztreka, How Will Capitalism End? Jak kapitalizm kończy? No i właśnie kończy w ten sposób, że nie znając i nie natrafiając na bariery ze strony państwa, właśnie klas pracowniczych i tak dalej, coraz bardziej szaleje, wszystko przerabia nam na te różne symboliczne, prawda, dobra. No przede wszystkim, o czym pani mówiła na początku, prawda, zasoby i tak dalej, i tak dalej. No i jedyne, co, na co natrafi, i to właśnie kryzys związany z wyczerpywaniem się popytu wskutek, prawda, takiego, a nie innego podziału dochodów, a z drugiej strony to będzie ta bariera energetyczna, o której pan Rozenek często pisuje, prawda? Jest książka Popkiewicza na ten temat. No i teraz pokażę wam ślad, prawda? Choć chodzi o to, że my mamy mniej więcej 20 parę lat, w czasie którego ponad 6 miliardów ton emitujemy do atmosfery. Jeżeli nie przejdziemy na energetyczną, czy naprawdę, no, wiele tych technologii może być i tak dalej, to i tak nasza cywilizacja dobiegnie końca. Czyli nadzieja w tym, prawda, że również ci krezusi, którzy, prawda, poprzez dług publiczny opanowali państwo i tak dalej, też sobie to w końcu uświadomią. Prawda? No ta robotyzacja też przecież nie może postępować zbyt daleko, no bo skoro wyeliminuje się pracujących, no to prawda nie będzie popytu w konsekwencji. Czyli ona też musi być z rozwagą przez nich wdrażana. No i innymi słowy, ja jestem pesymistą, jedyna nadzieja to kryzys, który, prawda, choć nie należy by sobie życzyć, bo on się wiąże z cierpieniem ludzi, prawda, utratą pracy, bezrobociem i tak dalej. Bardzo dziękuję. Mamy jeszcze dwa pytania. Ja może się przedstawiam. Marta Kontarska z Instytutu Globalnej Odpowiedzialności. My jesteśmy fundacją, która zajmuje się tematami globalnymi, edukacją globalną i tak jak tutaj państwa zarówno ze strony akademickiej, jak i tej polityczno-partyjnej, bo wszystkie tematy wydają mi się polityczne, ale jednak tutaj część z państwa reprezentuje interesy różnych partii, to mam kilka różnych wątków, wiele tutaj mi się nasuwa, spróbuję w miarę szybko, bo pewnie czas nie jest naszym sprzymierzeńcem. Więc zacznę chyba od kwestii podatków. Tutaj, kiedy na sesji plenarnej pojawiła się Dominika i Sebastian Kulczykowie, to nasza organizacja zajmuje się sprawiedliwością podatkową i miałam tutaj taki zdecydowany sprzeciw wobec mówienia o konkretnych osobach, a nie tak naprawdę o interesach korporacyjnych, i to o nich trzeba tutaj mówić. I też w momencie przeliczania, czy ktoś jest już bogaty i to czy on powinien płacić ten wyższy podatek, czy nie, no to może najpierw zwróćmy uwagę, czy największe korporacje, które są obecne w naszym kraju, które są obecne w Europie, płacą podatki tutaj, gdzie trzeba. To jest na przykład raportowanie kraj po kraju, to jest uszczelnianie systemu podatkowego, kilka rzeczy, które już się jakoś dzieją na arenie europejskiej również, ale gdzieś tam widzę tutaj bardzo silną rolę lewicy, myśląc też o sobie jako o osobie z takimi przekonaniami, żeby właśnie te kwestie wyjątkowo podnosić. Gdzieś też mam wrażenie, że z mojej pewnie nieco mniejszej pamięci niż państwa jednak, ale nie podnosiliśmy tego wcześniej na tyle skutecznie, że sytuacja rzeczywiście urosła do bardzo dużych rozmiarów. Wtedy, kiedy mówimy o 8 osobach, które posiadają więcej niż połowa ludzkości, to mówimy tak naprawdę o właścicielach najbiedniejszej ludzkości, tak dokładnie. Znam ten raport Oxfamu, zresztą sami go również promujemy. To tutaj też chciałabym na to szczególnie zwrócić uwagę. Pan pytał o edukację. To jest też dla mnie bardzo ciekawa obserwacja jako edukatorki i trenerki zajmującej się od ponad 10 lat właśnie edukacją globalną, czyli mówieniem o nierównościach społecznych, ale nie z perspektywy tylko polskiej, ale również z perspektywy globalnej. Jak bardzo zmienia się ta narracja w szkole i też dlatego żałuję, że nie jesteśmy połączeni z tym drugim panelem, który mówił o edukacji, bo tutaj widzę bardzo wielką rolę
rolę szkoły i rolę edukacji, ale też organizacji pozarządowych, które robią coś, co nazywamy edukacją nieformalną czy pozaformalną. Tutaj naprawdę jest wielkie pole do popisu dla Państwa, dlatego że naprawdę PiS i prawicowe ruchy zawładnęły w tej chwili narracją również na poziomie, na tym właśnie lokalnym poziomie społecznym, gdzie mamy organizacje, które działają, gdzie mamy organizacje, które znają ludzi w tych miejscach. I to nie jest już właśnie siatka powiązań partyjnych, tylko to są ludzie, którzy zbierają się wokół jakiejś idei i chcą wspólnie pracować. I tutaj rzeczywiście tą lekcję, którą moim zdaniem PiS świetnie odrobił po poprzednich rządach, że po prostu stworzył sobie bardzo dobrą siatkę współpracy z organizacjami pozarządowymi. Nie myślę tu o think tankach takich jak La Salle, ale też o po prostu organizacjach w regionie. To naprawdę jest coś bardzo ważnego i też moja wskazówka być może dla Państwa. Jest sporo osób, które się interesuje na przykład edukacją globalną, mówi bardzo dużo o tych kwestiach klimatycznych, zmienia też język i narrację z tym związane. Co więcej, w tej chwili nawet dzieje się w MENie projekt, który uczy nauczycieli i nauczycielki, jak o tym mówić w szkołach. Na pewno to jest kwestia kolejnych pokoleń, żeby się tego uczyć. Wiem, że nie mamy aż tyle czasu, ale rzeczywiście to się dzieje. I jeszcze kwestia związana z konsumpcjonizmem. Tutaj próbowałam jednak docenić młodych ludzi, którzy naprawdę mimo tego zakotwiczenia w wirtualnej rzeczywistości rzeczywiście bardzo potrzebują nauki krytycznego myślenia i jeżeli podaje im się to w odpowiedni sposób, to rzeczywiście są gotowi wejść w to i rzeczywiście w zupełnie inny sposób funkcjonować. Więc tutaj również do panów profesorów, jeżeli zmienimy trochę ten rodzaj podawania, nie tylko wiedzy, ale też dodawania pewnych umiejętności, myślę, że to jest bardzo, bardzo ważna rzecz, żeby my to doceniamy, tylko że dostajemy po szkole średniej materiał słabo przygotowany. Ja pracuję nawet w szkołach podstawowych, w edukacji wczesnoszkolnej z dziećmi, ucząc ich krytycznego myślenia na niewielką skalę, ale jednak więc znam ten ból. Natomiast rzeczywiście to jest też coś, kiedyś żeśmy na debacie edukacji rozmawiali o tajnych kompletach, które te, wobec tej rzeczywistości może byłyby jakimś rozwiązaniem, poddaję pod rozwagę. Może jest to jakaś możliwość funkcjonowania w tej rzeczywistości, przygotowywania. Z jednej strony ja rozumiem, że Państwo przygotowują własnych wyborców na przyszłość. Ja chciałabym przygotowywać lepszych Polaków i lepsze Polki do tego, żeby funkcjonować w lepszym świecie. Dziękuję. Uczelnia Techniczno-Handlowa w Warszawie. Może zacznę od czynnika z zakresu determinizmu, prawda, technologicznego. A więc te smartfony, te różne gadżety, które powodują, że docierają informacje w sposób skrócony, gdzie znajdują potwierdzenie stereotypy i frazesy, obiegowe różne kłamliwe opinie. A równocześnie ludzie, którzy z tego korzystają, przecież są bardzo wykształceni, prawda? Fakt, jest to fakt. I proszę Państwa, to jest jeden z czynników, które miały duży wpływ na wynik wyborów amerykańskich. My mówimy o scenie europejskiej, ale przecież wielkim zaskoczeniem był sukces, prawda, demagoga i blagiera, prawda, który jest dzisiaj prezydentem Stanów Zjednoczonych. Co zaskoczyło Amerykanów, prawda? W październiku byłem, prawda, z wykładami w University of Central Missouri, gdzie wszyscy byli przekonani, że to zawracanie głowy, prawda, z tym. Dla nich też to była wielka niespodzianka. Dla tysięcy studentów i to jest tam 13 tysięcy studentów, no i oczywiście setki profesorów, prawda. Równocześnie w tej samej uczelni zwracano uwagę, że ten proces spłyconej informacji, że on powoduje zmiany, prawda, mentalnościowe. Równocześnie
Tu jest to oczywiście w życiu społecznym i w polityce jest zawsze zbieżność różnych, prawda? Nie ma monokauzalności, prawda? Nie ma jednej przyczyny. A więc w Ameryce rzeczą paradoksalną jest, że wielkim sojusznikiem okazali się młodzi Amerykanie pochodzenia obcego. Ci, którzy są już Amerykanami, ale którzy nie chcą, żeby inni, żeby te dziady przychodziły i stały się Amerykanami, stwarzały im konkurencję, prawda? A więc jest to tak, młodzi ci, prawda, Amerykanie, którzy są taką falą reakcji, prawda, i antycudzoziemskich nastrojów. Teraz zastanawiamy się rzeczywiście, jak to się stało, że ta globalizacja się, prawda, przeniosła i komu ona przyniosła korzyści. No więc spójrzmy tak w skali, prawda, globalnej. No cóż, 600 tysięcy firm amerykańskich przeniosło się do Chin, prawda. Zakłady w Detroit opustoszały, prawda, są tam... Trump tam jeździ i opowiada różne głupstwa, że tu wrócą, prawda, i tak dalej. No częściowo wracają, bo inwestorzy chińscy tam coś uruchamiają, części, produkcji części zamienne. Ale co się stało z miejscami pracy, jakie były skutki? Ano skutki to są te 300 milionów Chińczyków, którzy wyszli z nędzy. Wyszli z nędzy, prawda? I wtedy, i teraz się mówi, co jest głównym argumentem legitymizującym ustrój, który jest w Chinach. Ano ten fakt, że te setki milionów ludzi wyszły z biedy, prawda, z tym, z nędzy, z głodu, prawda, z tym. Tak. No i proszę Państwa, i w związku z tym nie należy się dziwić, że na forum, prawda, że w Davos czy gdzieś indziej głównym obrońcą wolnego rynku i tak dalej jest komunistyczna partia Chin. Dziwne, ale prawdziwe, prawda? Oczywiście odczuwamy te przemiany, prawda, to korzystanie ze smartfonów, a nie korzystanie, prawda, z gazet, no to wszyscy zauważamy. Ja kiedy pytam moich studentów, jakie gazety czytają, przeważnie odpowiadają, że te takie ogłoszeniowe, które za darmo rozdają, bo to są studenci uczelni prywatnej, którzy oszczędzają każdy grosz i w związku z tym gazet innych nie kupują. Poza tym, no cóż tu będziemy gadać, czy z czytelnictwem u nas jest kiepsko, prawda? No weźmy nasze gazety, no kilkaset tysięcy egzemplarzy, prawda? Gazeta, z którą przez jakiś czas współpracowałem, Dziennik Gazeta Prawna, no więc 80 tysięcy egzemplarzy, prawda? 80 do 90, prawda, z tym. No, na 38-milionowe społeczeństwo, prawda? Oczywiście nie mamy protestanckich, czytaj Biblię codziennie, prawda? O, tak, no. U nas mamy coś innego, co o czym w kabaretach śpiewano. Cudzoziemskich książek ty lepiej nie czytaj, a jak czegoś nie wiesz, to księdza zapytaj. No, oczywiście ta tradycja wcale nam nie pomaga, prawda, w tym w czytelnictwie, w rozwijaniu krytycyzmu, w gromadzeniu szerszych informacji i w bardziej wysublimowanym podejściu, prawda, do tego. Dziękuję bardzo. Ja bardzo króciutko o pewnej sprawie i trochę pod prąd. Pierwsza teza to ja uważam, że globalizacja jednak w wielu państwach zadziałała dobrze. To nie jest tak, że są notabene Francuzi nigdy nie używają słowa globalizacja, tylko mondializacja, prawdopodobnie. Nie mają komputera, tylko ordynatora. Oni się dobrze bronią przed plagą angielskiego. Otóż co się stało? Władysław Dowzor, polsko-brazylijczyk, on przedstawił dobrą analizę słabo rozwiniętego kapitalizmu na przykładzie Brazylii. Ale przecież, jeżeli sięgniemy do czasów, do lat 80., gdy istniała teologia wyzwolenia, bardzo daleko idąca, i którą popierało tylko część episkopatu, to późniejsze zmiany, ja mówię o tym dlatego, bo to zasługiwało na całe książki, co to ich jest, że nie można porównywać rzeczy nieporównywalnych. Dla Chin, o których jeszcze za chwilę jedno zdanie,
Dla Chin i dla Indii dzisiaj kluczowym wyzwaniem i problemem jest to, że brakuje 100 milionów kobiet w każdym z tych państw. W tym momencie Indie wyprzedziły, albo są na styku populacji, a za chwilę będą wyraźnie prowadziły. Więc Dowbor, który współpracował z Lulą, Lula klasyczny, tylko klasyczny, nie populista, ale człowiek bez wykształcenia, działacz dobry związkowy, który jednak nigdy nie poszedł, jak u nas Wałęsa, w taką drogę, nie wiem, prymitywnego kapitalizmu. On rzeczywiście w tej części Brazylii Nordestii, taka najbardziej biedna, on przeprowadził razem z Dilmą Rousseff no, rzeczywiście kluczowe zmiany, kluczowe zmiany. Ale ja bym w tym kontekście nie tylko bronił globalizacji, bo paradoksalnie globalizacja jest takim złym piotrusiem, prawda, na którym się mówi, że wszystko zostało przegrane. Ale na przykład z punktu widzenia Chin, co ma miejsce? Chiny są dzisiaj, ja chcę wrócić jeszcze do takich starych rzeczy, jak wiele lat temu z profesorem Lamentowiczem i Burczyńskim, tak, napisaliśmy między innymi o konwergencji. Gdyby miał dzisiaj powiedzieć, co jest na świecie, to bym powiedział tak. Mieliśmy spór ideologiczny, gdy się zaczęła zimna wojna. I relacje, jakie mogły się odbywać między socjalizmem a kapitalizmem, że tak to uproszczę, to były trzy możliwości. Pierwsza to taka, że socjalizm przejdzie w kapitalizm. Druga, no to marksowska klasycznie, z kapitalizm przejdzie w socjalizm, a tam ewentualnie komunizm. To była pierwsza, czyli taka submergencja, jak to się nazywało, wtopienie się jednego systemu w drugi. Drugi wariant to był wariant konwergencji, ale konwergencji, która może mieć dwie odmiany. Negatywną, to znaczy, że powstaje system, w którym bierze się najgorsze rzeczy z jednego i najgorsze rzeczy z drugiego, ale jest też konwergencja pozytywna. Myślę, że to jest akurat proces, który lewica może chyba popierać i populizm też w jakiejś mierze to czyni. To znaczy wziąć najlepsze rzeczy z kapitalizmu, wiadomo co, elementy gry rynkowej i najlepsze z socjalizmu, czyli właśnie minimum jako państwo opiekuńcze. I dzisiaj Chiny są modelowym przykładem konwergencji pozytywnej. Bo te 200-300 milionów średniej klasy, ono by się nie stworzyło bez takiej pozytywnej konwergencji. Mówię o tym, że jeżeli mamy dzisiaj prawie 8 miliardów ludzi, to jest bardzo duże zróżnicowanie, nie tylko klasowe, jest duże zróżnicowanie drogi do czego właśnie. Nie wiadomo. Ja uważam, że drogi do... Interregnum. Nie interregnum, to zawsze się... Drogi do dobrze rozumianego właśnie połączenia kapitalizmu z socjalizmem. Nic lepszego się chyba nie zdarzy. I kończąc, to jest też tak, że przecież my powinniśmy doceniać rolę przypadku. Ja również jako marksista i dłużej żyję, tu wierzę coraz bardziej w przypadku. No, analizowało tutaj się Francję. No Boże kochany, gdyby ta porządna prawica francuska, którą spotkało nieszczęście, bo Fillonowi znaleziono tę historię, prawda, z żoną i dziećmi. To przecież obecny prezydent w ogóle nie miał szans teoretycznie na żadną. Musiała się skompromitować i to w dość dziwny sposób, kto to organizował. Francuska taka dorosła prawica, no i niestety socjaliści. Więc w moim przekonaniu na nowo trzeba spojrzeć na te elementy takich relacji bezpośrednich i nie ma jednego modelu. Nie można powiedzieć tak, że globalizacja jest zła i ona zwyciężyła jakby ze złą twarzą, ani nie można powiedzieć, że globalizacja jest tym czarnym piotrusiem. Krótko mówiąc, problem polega na tym, z jednej strony, jak mówią Francuzi, z takiego odbędzie francuski, plus le change, im bardziej się coś zmienia, plus la même chose, tym bardziej jest to samo. Ale teraz nie jest to samo. Tylko pytanie, czy kto się zabierze do jakiej łódki, prawda? Wyspa tonie i na ile będzie miał szansę się uratować. Czyli to jest łatwe, to jest za łatwe. Nie mamy dobrych odpowiedzi na to, jak wykorzystać pozytywnie globalizację. Bo to nie jest, powtarzam, czarny piotrus. I raczej myśleć w kategoriach wielkich. Jeżeli dzisiaj Chiny jest Afryka ma 54 państwa, tak?
jeżeli Chińczycy globalnie nie wygrywają ze Stanami Zjednoczonymi, również jeżeli chodzi o aktywność na czarnym lądzie, to czy to jest zła rzecz? Zobaczymy. Tezą przewodnią dzisiejszego panelu jest to, że populistyczna prawica powstała, bo zauważyła niemoc państwa, które straciło uprawnienia na rzecz międzynarodowych korporacji. Co to dla mnie jest moc? To jest siła i wola działania. Otóż siła, powiedzmy, XIX-wiecznych państw istniała, to prawda, ale woli działania nigdy nie było. To już mój wujek Karol w XIX wieku pisał, że rząd to jest komitet zarządzający państwem w imieniu burżua. Tej woli nigdy nie było, tej mocy nigdy nie było, panie doktorze, to nie jest ta diagnoza. Dziękuję. Bardzo dziękuję za tą, moim zdaniem, bardzo inspirującą rozmowę i pozwolę Jance Petelczyc, która wprowadzała nas do dyskusji, żebym miała szansę w 5 minut odnieść się do kilku wybranych kwestii. Odniosę się. Dziękuję bardzo za tą dyskusję też i bardzo się cieszę, że potoczyła się tak różnymi torami w bardzo różne strony, bo podjęliśmy wiele wątków. Odniosę się tylko do tego, co było skierowane bezpośrednio do mnie. Zaczęłabym od tego, że nasze badania nie były prowadzone, ich celem nie było zbadanie, dlaczego wygrywają partie populistyczne, a tylko przypadkiem nam wyszło pewna korelacja, która nie jest, jak wiemy, związkiem skutkowo-przyczynowym, to jest po prostu pewne spostrzeżenie. Nie roszczę sobie prawa do mówienia, dlaczego, że PiS wygrał dlatego, że się pogorszyły relacje prawa pracy, czy mamy niedoodpowiednią politykę mieszkaniową, tylko pokazuje, że ten aspekt także mógł być ważny, czego nie powiedziałam na początku i tutaj pewnie z tego powodu kilka uwag. Natomiast nie zgodzę się tak, że nic się nie zmieniało, ale my mamy subiektywne poczucie, że jest gorzej, ponieważ pokazałam, ale może niezbyt wymownie, że się dużo zmieniło na gorsze. Mamy ten dłuższy czas rozliczaniowy, nieodpłatne godziny, segmentację na rynku pracy, mamy brak ogromną liczbę osób na umowach cywilnoprawnych bez ubezpieczenia społecznego. To naprawdę jest realny problem, zwłaszcza pokolenia młodego. Ja sama nigdy nie miałam umowy o pracę na czas nieokreślony, więc, a też już nie jestem najmłodsza, chociaż jeszcze chyba nie najstarsza, więc to nie jest tak, że to się nie zmieniło. Jeśli chodzi o pytanie Rafała, oczywiście jest tak, że trendy w zakresie ubóstwa wzrastały. Przywołam profesora Scharfenberga, którego zawsze przywołuję. Ja z nim też zawsze przywołujemy, nie ja go przywołuję. To jest też tak, że ta metodologia, sama na to zwróciłeś uwagę, jest europejska, nie jest zawsze w naszym kontekście odpowiednia i profesor zwraca uwagę z kolei na to, że skrajne ubóstwo wzrastało w tym czasie, więc to nie jest tak zupełnie. Chociaż tak jak mówię, to nie jest tak, że jedynym powodem wzrostu popularności partii populistycznych jest to, że się pogarszało na rynku pracy. Na pytanie pana Rozenka odpowiedzi udzieliła pani Marta Gotarska z IPO i chyba nie będę już tego kontynuować. Chciałam w ogóle podziękować bardzo za te dwie uwagi. Ja się bardzo cieszę, kiedy wychodzimy poza kontekst narodowy, a to jest też, dotyczy nas wszystkich, więc to jest niezwykle ważne. Myślę, że edukacja jest najważniejsza tak naprawdę. Co tu mamy jeszcze? Nadzieja. Okej, przepraszam, bo tu notatek troszkę mam. To może tak, profesor Iwiński jeszcze mówił o tym, że globalizacja nie zawsze jest zła. Ja nie wiem, czy jest zawsze zła, nie stawiamy takiej tezy, natomiast pokazujemy, że ma bardzo wiele negatywnych aspektów. Profesor Dowbor nie pisze wyłącznie w kontekście Brazylii, wręcz przeciwnie, zarówno co to zagra, jak i demokracja ekonomiczna nie dotyczyły kwestii brazylijskich. Programy społeczne w Brazylii nie dotyczyły tylko Nordeszci, ale całej Brazylii, a problem ten, którym Brazylia zmaga się w tej chwili, wynika właśnie między innymi głównie z globalizacji. Tak jak część z Państwa pewnie wie, Brazylia zmaga się z gigantycznymi problemami w tym momencie, z czego większość z tych problemów bierze się z tego, że są na przykład gigantyczne stopy procentowe i 28% PKB kraju jest w ogóle poza krajem, nie jest reinwestowane w gospodarkę, że kredyty konsumpcyjne wynoszą ponad 100%, w Brazylii, czy jak ktoś kupuje lodówkę, to kredyt wynosi 100%, no w Europie to jest kilka procent, więc widzimy, że to odpływa. I przede wszystkim finansowanie partii politycznych w Brazylii przez korporacje, przez międzynarodowe firmy, które tak naprawdę decydują potem o tym, jakie prawa są uchwalane, ponieważ
politycy są na ich pasku, co myślę, że Brazylia jest dobrym przykładem tego, że globalizacja nie zawsze działa. Jeżeli spojrzymy na to, jak Chiny działają w krajach Afryki, to także widzimy, że w pewien sposób raczej eksploatują państwa Afryki, niż dbają o to, żeby był zrównoważony rozwój. To jest chyba tyle z mojej strony. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja bym tylko chciał się króciutko odnieść do kwestii podatków i skończyć na takiej bardziej generalnej opinii dotyczącej stosunku Polek i Polaków do instytucji państwa. Bo tutaj padało nazwisko potomków jednego z polskich oligarchów. Chciałem zwrócić uwagę, że bodajże ostatni ranking wprost dotyczący 100 najbogatszych Polaków, to tam było dużo więcej nazwisk potomków wielkich milionerów, bo to nie tylko Kulczykowie, ale także kilka innych rodów, które należały do tych najbogatszych Polek i Polaków. A warto przypomnieć, że w okresie pierwszych rządów Prawa i Sprawiedliwości w Polsce zlikwidowano podatek spadkowy. Więc jak rozumiem, ten postulat, który pojawił się na naszym tym plenarnym posiedzeniu, polega na tym, że nie możemy zdawać się na dobroczynność wielkich bogaczy, tylko po prostu sprawiedliwie ich opodatkować, przywrócić sprawiedliwe opodatkowanie. Wydaje mi się, że to jest kluczowe. I faktycznie w Polsce jest tak, że bardzo trudno w debacie publicznej przebić się z hasłem podnoszenia podatków czy wprowadzania nowych podatków. I to jest coś, co nas bardzo różni. I to wynika z tego, o czym mówiło kilku mówców. To się bardzo różni na przykład od krajów skandynawskich, gdzie tam nie ma przyzwolenia społecznego na obniżanie podatków. I wydaje mi się, że takim wyzwaniem dla polskiej lewicy, gdy tutaj mówiliśmy o klasach niższych, o klasie średniej, jest przekonanie polskiej klasy średniej, że dokładanie się do budżetu państwa, aby także klasom niższym dobrze się żyło, także działa w ich interesie ekonomicznym, politycznym, bezpieczeństwu, stabilizacji systemu demokratycznego. Otóż wydaje mi się, że największym problemem w Polsce jest to, że klasa średnia w Polsce odwraca się tyłem do klasy niższej i uważa, że to tylko jakieś przeoczenie powoduje, że oni nie są kolejnymi Kulczykami. Znaczy, że w Polsce jakby świadomość klasowa ludzi, którzy nie należą do klasy wyższej, jest tak naprawdę taką świadomością, jakby oni w tej klasie wyższej się znajdowali. I chciałem tutaj posiłkować się politykiem, który moim zdaniem dał bardzo dobrą, czy dał jakąś receptę, bo to jest ten problem, że w krajach skandynawskich dzięki temu, że to funkcjonuje, ludzie mają zaufanie, także ich pieniądze idą na dobre usługi publiczne i tak dalej, i tak dalej. W Polsce jest duża nieufność wobec instytucji państwa i wydaje mi się, że tak bardzo, bardzo ciekawy wywiad dla Lewicy ukazał się po wyborach, ostatnich wyborach do Parlamentu Europejskiego z Ludwikiem Dornem, który analizował przyczynę sukcesu partii Korwin-Mikkego. I Ludwik Dorn, polityk kojarzony raczej z konserwatywną prawicą, on powiedział, że po prostu, aby odciągnąć młodych ludzi od partii prawicowo-populistycznych, trzeba młodym ludziom w Polsce pokazać, że państwo potrafi działać w ich interesie. I on podał przykład socjaldemokratyczny. On podał przykład Czerwonego Wiednia, czyli wielkiego eksperymentu socjaldemokratycznego, który rozpoczął się w latach 30. ubiegłego wieku, a który trwa do dzisiaj, który polega w skrócie na tym, że 60% mieszkańców Wiednia mieszka w mieszkaniach komunalnych. I socjaldemokracja, która rządzi tam niemal nieprzerwanie, pomijając okres austrofaszyzmu, buduje tam mieszkania komunalne. I Ludwik Dorn powiedział, że państwo polskie rozwiązało problem mieszkaniowy, dostępu do tanich mieszkań na wynajem, młode pokolenie można by było odciąć od prawicowego populizmu i przekonać, że państwo potrafi działać w ich interesie. Wydaje mi się, że właśnie to może być jakaś wskazówka dla polskiej lewicy. Chciałem państwu bardzo serdecznie podziękować i przyznać, że miałem gigantyczną trenę godzinę temu, gdy rozpoczęliśmy to spotkanie, ponieważ w trakcie dyskusji zorientowałem się, że prawie połowa audytorium to są profesorki i profesorowie. Poczułem się trochę głupio, że my tutaj przemawiamy do osób, z których książek ja czerpię inspiracje i było to dla mnie wielkim zaszczytem, że mogłem moderować tą rozmowę. Ja z niej wyszedłem bardzo zainspirowany i mam nadzieję, że także dla państwa nie był to stracony czas. Bardzo dziękuję.